Cześć, z tej strony Tomek. Witam Cię w kolejnym odcinku z playlisty poświęconej zdecentralizowanym finansom. Dzisiaj przedstawię, w jaki sposób można wykorzystać serwis DeFi Safety, aby spróbować również samodzielnie ocenić jakość projektu DeFi, których, jak ostatnio dobrze wiemy, coraz więcej można znaleźć na Uniswapie. Także zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Projekt DeFi Safety jest dostępny przez stronę internetową defisafety.com i jest to serwis prowadzony przez doświadczonego człowieka, który spędził kilkanaście lat właśnie analizując oprogramowanie dla przemysłu lotniczego i teraz to doświadczenie postanowił ubrać w odpowiednie procedury i zastosować do projektów DeFi. Autor tego pomysłu, Rex, bo tak ma na imię, tutaj przeprowadził dosyć taką sumienną pracę i pokazuje, w jaki sposób on proponuje oceniać właśnie ten proces quality, czyli te jego raporty wyjaśniają nam, w jaki sposób jest oceniana jakość prowadzenia projektu. Natomiast te raporty nie pokazują nam, czy rzeczywiście kody źródłowe, które są udostępnione przez projekty w postaci tej w większości oczywiście smart kontraktów na platformie Ethereum, czy te kody źródłowe realizują to, co powinny i to, co jest zapewniane przez autorów tych projektów na stronach internetowych. Także tutaj DeFi Safety pokazuje, czy prowadzenie projektu, czy cały proces jest jakościowo optymalny, natomiast nie pokazuje, czy kody źródłowe realizują to, co powinny. Jak widzimy, na stronie przeanalizowanych jest już dosyć sporo projektów. To jest możliwość nawet przesyłania tipów do autora. Co ciekawe, można również zgłaszać swoje propozycje, skontaktować się z autorem na Telegramie. Jest tam specjalna założona tego grupa. Ważne jest to, że również przedstawione są rekomendacje, czyli jeśli w jakimś z tutaj ocenianych wskaźników procent czy też ocena za pojedynczy ten etap jest niska, również pojawia się rekomendacja, co dany projekt może zrobić, aby ten właśnie ranking swój trochę podnieść. I weźmy na przykład projekt AVE. Jak każdy inny, jest on oceniony w czterech kategoriach: Executing Code Validation, dokumentacja, testowanie i audyt. I to wszystko jest bardzo dokładnie opisane tutaj właśnie na stronie internetowej. Są to dokumentacje prowadzone na Gitbooku. Możemy tutaj się zapoznać z audytem projektów widocznych tutaj w lewej stronie. Co ciekawe, cały ten framework do analizowania projektów można również wykorzystać samemu, ponieważ jego zastosowanie odbywa się poprzez odpowiadanie na poszczególne pytania. I tak na przykład w zakresie weryfikacji kodu źródłowego należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy adres kontraktu jest jawnie podany w jakichś stronach czy kanałach komunikowanych przez założycieli projektu, czyli w skrócie mówiąc, czy adres kontraktu znajduje się na przykład na stronie internetowej, dzięki czemu nie mamy pewność, że ten adres kontraktu jest właściwy.
Następnie, czy kod jest często używany, to znaczy, czy ten smart contract jest używany. Tutaj pod uwagę jest brana liczba transakcji. Czy kontrakt jest zweryfikowany, oznacza to, czy kod źródłowy dostarczony poprzez Etherscan odpowiada po oczywiście przekonwertowaniu go do ABI temu, co zostało umieszczone na protokole Ethereum. Następnie kolejne pytania. Każde to pytanie jest oczywiście również wyjaśnione. Jest podana odpowiedź, jest również podana skala punktacji, za jaką przyznawana jest odpowiednia liczba tych właśnie punktów. I tak można przechodzić przez każdy z czterech etapów. Następnie w dokumentacji, czy jest white paper, czy są udokumentowane wymagania co do tego projektu i tak dalej, i tak dalej. Także to jest również ciekawa podpowiedź dla osób, które zastanawiają się, w jaki sposób samemu ocenić projekt. Załóżmy, że taki projekt został przez nas wychwycony, choćby na przykład przez mój projekt GameTracker, który powiadamia o nowościach na Uniswapie i chcemy taki właśnie projekt przeanalizować. To tutaj mamy gotowy framework, mamy podane kolejne stopnie, kolejne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć właśnie wykonując samodzielnie research tego projektu. Oczywiście w celach edukacyjnych możemy zapoznać się, jak to zostało przeprowadzone na tych tutaj przynajmniej kilkunastu już przeanalizowanych projektach. Mamy również możliwość do odczytania i do wykorzystania tak zwany blank audit, czyli pusty dokument pozwalający na samodzielne jego wypełnienie podczas właśnie wykonywania analizy projektu już o własnych siłach. Co ciekawe, każdy z tych projektów na końcu zawiera oczywiście tabelę, gdzie podsumowane są wszystkie punkty. Co ciekawe, część z tych projektów była audytowana zgodnie z tym frameworkiem przedstawionym na stronie DeFi Safety dwa razy, dzięki czemu mamy również możliwość zapoznania się z tym, jak bardzo osobom odpowiedzialnym za dane projekty zależy na tym, aby właśnie pod tym względem był on dobrze oceniony. Możemy sobie tutaj przejrzeć również kolejne wcześniejsze wersje tego frameworka oznaczone kolejnymi tutaj numerami. Na ten moment najnowsza, najważniejsza to jest wersja 0.5. Także myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt, bardzo ciekawy koncept. Autor tutaj wykonuje tą pracę nieodpłatnie. Myślę, że warto skorzystać z tego typu wiedzy, która jest dla nas dostępna. I jeszcze raz podkreślę, że ten framework określa właśnie proces, w jakim projekt jest prowadzony, czy jest to dobre, czy złe podejście oraz na ile dobre, czy na ile złe. Natomiast nie analizuje tego, co robi konkretnie smart contract, lecz jak jest on na przykład udokumentowany. Jeśli tutaj kogoś interesuje, w jaki sposób można by podejść do tematyki analizy smart kontraktów, to tutaj warto moim zdaniem zacząć od opisu wystosowanego przez konsensus i tutaj mamy właśnie rekomendacje w zakresie dobrego tworzenia smart kontraktów, ale myślę, że o analizie samych smart kontraktów wypadałoby nagrać przynajmniej kilka odcinków, gdyż jest to naprawdę kopalnia wiedzy, którą można tutaj się podzielić. Także dajcie znać w komentarzach, co o takim pomyśle myślicie. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć.